Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Drewleksie. Skończyliśmy na w sumie ogarnięciu wielu misji, a raczej otrzymaniu wielu misji w Tawarze, a dokładnie mówiąc w forcie. A dzisiaj znajdujemy się, jak widzicie, na tej małej farmie. I dlaczego na tej małej farmie? Dlatego, że mamy w końcu coś, co możemy tutaj skończyć. Ile razy jeszcze tego zdania użyję, to nie wiem. Ale możemy pogadać z Rokiem i chyba dać mu w końcu to suszone mięso i tę wodę. Jeśli chodzi o zapasy, których potrzebujesz, mam wodę, o którą prosiłeś. Super! Nie umrę z pragnienia. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Nie, dzięki tobie mam już wszystko. Nie masz pojęcia, co to dla mnie znaczy. Mogę wyruszyć do Tawaru i zapomnieć o przeszłości. Proszę, miałem kupić za to zasoby i w pewien sposób właśnie to robię. Niech zacznie się moje życie jako banity. Torga się nie ucieszy, no cóż. Ja mówię, ja uważam, że gość powinien mieć wolność wyboru. Jeśli nie chce tutaj być, to ma prawo odejść. I tyle. My prześpimy się do rana. Głównie dlatego, że będę miał po prostu więcej czasu tutaj w świecie gry na łażenie, a po drugie dlatego, że potrzebowaliśmy po prostu uzupełnić HP, a nie chciałem tego robić przy pomocy aktualnych naszych zapasów. Dobra, i co możemy z tym zrobić? Możemy teraz pójść i... W sumie zobaczymy, czy w ogóle Reja będą chcieli wpuścić z nami, bo będziemy... Chciałbym, żeby mój brat mógł zobaczyć kopułę. Zawsze uwielbiał takie rzeczy. Przepraszam, się przy tyle potrafiłem złe. Traktuję to jako odpowiedź na moje pytanie. Rej, ty stary skurczybyku! Zaczynałem myśleć, że zawinąłeś się z tego świata. A to ci niespodzianka. Też mnie to dziwi. Proszę, proszę. Kogo my tu mamy? Stoi przede mną człowiek legenda. To chyba oznacza, że naprawdę mam kłopoty. Nadal czekam na eleksir za zlecenie albo za dochowanie tajemnicy. Zatem, masz zamiar mi zapłacić, czy mam spieniężyć kontrakt? Dostałeś na niego zlecenie? Wiesz o zleceniach. Tak, mam zlecenie i zamierzam dostać za nie kasę. Oddaj mi to zlecenie, albo cię zabiję. Jesteś gotowy zginąć za tego obwiesia? Pożałujesz tego! Oj, nie o to mi chodziło. Wybaczcie. Zapomniałem też, że mam zły ekwipunek wybrany aktualnie. A zobacz, on nie jest jakoś wybitnie trudny nawet, więc to jest plus. No i trochę nam chyba to kunie wyszło, ale spoko. Powinniśmy z nim raczej wygrać bez większego problemu. A widzę, że jemu akurat, w sensie postaciom ludzkim, dużo nie zadaje obrażeń tym uderzeniem tarczy i w sumie to śmieć bomby. Przepraszam, to tak zabawnie brzmi, że zmieni to losy gry. Wydawało mi się, że mu zadawałem znacznie więcej obrażeń, okazało się, że nie, że większość obrażeń to był Rej jednak. Dzielnie walczył. Był bardzo odważny. Wciąż nie mamy wszystkich kopii listu gończego. Miejmy nadzieję, że znajdziemy resztę, zanim ktoś zgarnie nagrodę. A co z Jacksonem, twoim byłym szefem? Wiesz, gdzie może teraz być? Jackson robi to, co kiedyś. Dowodzi grupą łupieżców. Ale jest to wiele gorszy niż kiedyś. Ci, z którymi się teraz zadaje, obrabują każdego, zabiją każdego. Kiedyś tak nie było. Znajdźmy go, zanim on znajdzie mnie. Gdzie jest? Są poszukiwani, więc ciągle się przemieszcza. Wiem, że ostatnio ukrywał się na wschodzie Abesy w pobliżu Tamy. Jeśli Jackson ucieka, to musimy się nim martwić? Wciąż ma kopię listu gończego. Musimy ją zabrać. Okej. Znajdźmy Jacksona. Jackson jest groźny. Jeśli go znajdziemy, to może być mój koniec. Może nie powinniśmy sami pakować się w kłopoty. Wybieraj. Zostawić go tam i czekać, aż mnie znajdzie, czego poszukać. Kiepski wybór. Czeka nas trudna walka. Obóz Jacksona powinien być niedaleko. Nie będzie łatwo. Nie będę musiał tam iść. Okej. Wiecie, co zrobimy? Zrobimy dokładnie to, co przyleło. To kryjówka Jacksona. Jacksona. Naprawdę tam jest. Możesz tu zostać. Ja z nim pogadam. Tak, może. Ale nie. Nie. Powinienem iść. Chcę zobaczyć jego twarz, gdy mnie ujrzy.
Tam jest kryjówka Jacksona. Do dzieła. Ej, to było coś. Okej, okay. Czyli nie muszę tam iść na szczęście. W ogóle było wpisane, że Ray mnie szanuje, więc zakładam, że po prostu podskoczyły mi z nim relacje jakimś cudem. I okej, okay, wiem mniej więcej gdzie to jest, więc nie jest to jakoś bardzo daleko. A ja nie chciałem się teleportować tutaj. Zacząłem na tej małej farmie, a ja chciałem się teleportować do... nie do Kai, nie do małego obozu. W ogóle to jest Kai, ale tam jest oczywiście więcej osób. Zresztą jak przybliżymy, to możemy zobaczyć, że mamy tutaj Durasa, którego będzie trzeba zabić, i Arksa. A ja chciałem się teleportować do... nie do Kowala, czekajcie. Tutaj, do miejsca... do wejścia. Zobaczcie, czy nas będą chcieli atakować, jeśli wejdziemy tam z Rejem. Okej, przy każdej teleportacji mamy zapis, więc... rzućmy okiem. Co się wydarzy? No tak, zdarzyło mi się tu wpaść parę razy. Wziąć kilka rzeczy, dokonać kilku szemranych wymian. Oby mieli krótką pamięć. Oby mieli krótką pamięć. Zdecydowanie. A co ja tutaj chciałem zrobić? To jest dobre pytanie. Czy ja tutaj w ogóle mam cokolwiek do zrobienia? Czy się tutaj przeteleportowałem? Wiesz, że technologia jest tu zakazana? Teleportowałem na nic tak naprawdę. Tutaj mam na pewno jeszcze jakieś notatki do zobaczenia, a najpierw chciałbym rzucić okiem na... Golię, to jest Duras, okej. Big Bang, nie. Akcja odwetowa, przepraszam moi drodzy, jest za dużo. A to jest w ogóle główna misja z Big Bang. To jest ciekawe. Abessa, nie. Chyba tych misji mamy teraz tyle, że to jest masakra. Ignadon, a to jest Tawar w ogóle. Edan, to jest to, co chciałem zrobić. No właśnie, ten Kaldrim, nadal nie wiem co. Co z tym zrobić? Nie sądzę, tak jak mówię, nie sądzę, że Kral powinien dawać ten elek. Nie sądzę, że powinien on tego brata nadal trzymać przy życiu w tej jego obecnej. W tym jego obecnym stanie. Zapasy dla ogrodników i podróż na nieznane ziemie, ty z Ragna. To możemy spróbować z tym coś podziałać. No i ten Torgal, tak, któremu musimy złożyć też raport w pewnym momencie. Który już nam w ogóle tutaj nie wyskakuje, co jest ciekawe. Jako misja. Gdzie ja chcę iść? Ja chcę iść... w sumie to... na razie nigdzie. Najpierw chcę iść do Ragnara, więc w takim razie możemy się teleportować od razu do ruin hotelu. Trochę czasu minęło. Może nikt mnie nie rozpozna. Podobają mi się te dodatkowe teksty ze strony tych bohaterów. Różnych, czy naszych towarzyszy w tym wypadku. Przynoszę ci wiadomość z innego miasta. Tak? Gdzie byłeś? Byłem w forcie. W takim razie słucham, co nowego u banitów. Fort jest dobrze przygotowany do obrony. Broni nie brakuje, a ludzie zdają się zdeterminowani, by utrzymać to, co udało im się osiągnąć. A mentalnie jak to wygląda? Miałem nadzieję, że kwestia banitów rozwiąże się sama, kiedy ci wzajemnie się powyżynają. Dysponują podobną ilością ludzi co ty. To prawda, że nie wszyscy się z sobą zgadzają. Jednak książę, przywódca banitów, wydaje się mieć ich pod kontrolą. W takim razie muszę ponownie przemyśleć kwestię towaru. Liczyłem na to, że będziemy ich mieli z głowy, bo sami się unicestwią. Niestety najwyraźniej nie mamy tyle szczęścia. Byłoby korzystniej, gdyby towar pogrążył się w walkach wewnętrznych. Wtedy mieliby mniej sił na wojowanie z nami. Dziękuję ci za te doniesienia. Poniekąd nadal te walki wewnętrzne istnieją. To nie jest tak, że to... że tych walk nie ma. Dobra, gdzie możemy iść teraz? Może skoczymy tutaj do... To jest Korma, go proszę. Myślałem, że on będzie siedział tam w środku bardziej, ale... Naucz mnie czegoś. Jasne. Mamy zdziwionko. A, okej, on nas mógł uczyć tych rzeczy. Puść trochę, ale no... Mam też inne rzeczy, na które chciałbym wydać te pieniądze, więc... W sensie te pieniądze, te punkty bardziej. Więc no... Może nie teraz. Mogę jeszcze... Wiesz, że tutejsze prawo zakazuje technologii? Tak. Mogę jeszcze spróbować pójść na te farmy. Pamiętam, że tam ktoś mógł mnie czegoś uczyć, co było fajne. O, patrzcie, roślinka, którą zostawiłem. I potem, moi drodzy, pójdziemy oczywiście oddać te bochenki ogrodnika. Coś jeszcze mi siedzi w głowie. Nie wiem, może po prostu się porozglądamy, spróbujemy coś tutaj więcej zrobić. W tych okolicach.
Już widać, uda nam się jakąś misję wykonać. Chyba tych misji mamy teraz tyle, że naprawdę nie wiem do końca, co się zabrać. I próbuję pamiętać w miarę, co tam jeszcze mam do zrobienia, ale będę pewnie latał po prostu od misji do misji. Na razie jestem strasznie słaby jako postać. Właśnie jeszcze kwestia tawerny. To jest coś, co trzeba będzie ogarnąć. A właśnie, ile mam w ogóle strzał? 160 to powinno wystarczyć na jakiś czas. Ale właśnie, może u tej pani się, u Cindy coś uda ogarnąć. No nie, tak, bo ona znowu może uczyć tych charyzmatycznych rzeczy, ale nie mamy na to punktów w tym momencie. W ogóle jak tam stoimy z expem? Ile nam brakuje? Jeszcze dużo. O, jeszcze dużo. Tutaj jest dopiero, moi drodzy. Nie wiem, czy wy to widzicie, bo tak jak mówię, ten kontrast jest po prostu okropny. Tutaj jest dopiero koniec poziomu, więc mamy ledwo ponad pół. Woli mnie ten kontrast. Nie wiem, kto to robił, ale zdecydowanie nie było to zbyt dobrze przemyślane. Natomiast był tutaj, tak jak mówiłem, jeszcze jeden mężczyzna, którego można było się czegoś nauczyć. I on był tutaj zarządcą tych... O! Znają się na magii. I co z nią robią? Pakują w ziemię i roślinki sadzą. Taka strata. Jest, próba mi się, jak on to po prostu wszystko niszczy, tak? No co oni robią? No roślinki zasadzą, tak? Co robią programiści? No, uderzają w klawiaturę. To jest mniej więcej takie bardzo prostolinijne, jeśli nie prostackie podejście. A ja szukam tego gościa, który tutaj mógł nauczyć. To jest ten strażnik. To jest ogrodnik, to jest Born. No. Dobra, niech będzie. Okej, on nas mógł uczyć tych rzeczy. Ja chciałem się nauczyć trofeów zwierzęcych. Ponieważ to nam da dodatkowe punkty, a z drugiej strony też chciałem się nauczyć tego, co nam da więcej expa. Ale to chyba miało poczekać znacznie dłużej. Dobra, skoro tutaj się niczego nie nauczymy, to możemy spróbować jeszcze skoczyć do tej tawerny, zobaczyć, co tam się dzieje. I może spróbować tamtą sytuację rozwiązać, bo nie wiem, czy już mamy wystarczająco dużo punktów, czy nie. W sensie, żeby w charyzmie, żeby rozwiązać tę sytuację. Charyzmie, nie charyzmie w sumie. Czekajcie, zapiszmy sobie. Przysyła mnie klan Młota. Wszyscy jesteście berserkami. Jeśli zaczniecie walczyć między sobą, przegracie. Równie dobrze mógłbyś przyłączyć się do Albów. Nazywasz mnie Albem? Chcesz, żeby klan Młota dla was walczył, ale nie chcesz sprzedawać im piwa? Kto tu jest wrogiem? Dobrze, masz rację. Muszę tylko zapytać Angrima. Co Angrim ma z tym wspólnego? To on kazał mi przestać obsługiwać klan Młota. Chyba liczył na to, że dzięki temu niektórzy z nich przejdą do klanu Żelaza. Moim zdaniem Cormac powinien o tym wiedzieć. To już nie moja sprawa. Jestem prostym właścicielem tawerny. No i proszę. I się wszystko tutaj wyjaśniło, kto zlecił, aby nie sprzedawać piwa klanowi Młota. No i oczywiście Cormagowi to powiemy. Bo my jesteśmy małymi 60-ami, jak to mi określił, ale no, bawi mnie to określenie 60, więc jestem 60 w tej grze i to straszną, jak widać. Niesnaski między Eldurem a klanem Żelaza zostały zażegnane. Zatem Eldur może znów zacząć topić smutki w kieliszku, zamiast rozgłaszać je na mieście. Jak to zrobiłeś? Po krótkiej rozmowie Oran zgodził się, że najlepiej by klany współpracowały ze sobą. Krótka rozmowa, co? Nieważne, jak tego dokonałeś. Grunt, że sprawa się rozwiązała. Obawiałem się, że ta historia może się przerodzić w coś poważniejszego. Sprawa zamknięta. To znaczy, mam nadzieję. To znaczy, okaże się. Niektórzy są do bólu pamiętliwi. Powinienem mieć więcej wiary. Wygląda na to, że rzeczywiście ludzie wspierają naszą sprawę. I oczywiście o Angrimie nie powiemy. To Angrim wszczął zamieszanie. Miał nadzieję, że jeśli zakaże obsługiwania klanu Młota w tawernie, więcej ludzi przyłączy się do klanu Żelaza. Jesteś pewny? Wiem to od Orana. W takim razie muszę pomówić z Ragnarem. Trzeba oduczyć Angrima stosowania podobnych wybiegów. Albowie dostarczają nam wystarczająco problemów. Wewnętrzne konflikty są niepotrzebne. Dziękuję za pomoc. To twoja zapłata. Niech ta sprawa pozostanie między nami.
No i proszę bardzo, oto efekt, moi drodzy, tego tego całego nie chcę powiedzieć zamieszania tej całej sprawy pomiędzy różnymi klanami. A zobaczmy, czy tutaj będzie o czym pogadać z Cal Dreamem. Okej, okay, czy wymieniasz mam na Alex? Właśnie, co on mógł nam sprzedać w sumie? Amulet wojownika, okej, eliksir many. Nie mam chemii, ale mogę kupić te różne rzeczy na eliksiry i tak dalej. Jak mamy tę jedynkę w nawiasie, to już nie kupuję danej rzeczy, bo ono nie opłaca mi się. Parowanie sił ataku, okej, może niespecjalnie, a charyzma? Okej, to jest całkiem spoko. Muszę przyznać, że zabiera nam zręczność, więc to nie jest takie fajne. Dobra, na razie kupuję to, co kupuję. Myślę, że może być. Dzięki. I co w takim razie, moi drodzy, teraz zrobimy? Teraz w końcu pójdziemy oddać te bochenki ogrodnika. Może. Kurczę, czemu się te misje wszystkie rozwijają? O, jak ja tego nie lubię. Mówię, jak zwinąłem misję, to zwinąłem je z jakiegoś powodu najwyraźniej. Edan. Dostawy Eleksu, to wiemy, co trzeba mieć zrobić, zapas do ogrodników, to jest to, co chcę zrobić. Wykluczony klan. A jeszcze muszę Eldurowi to powiedzieć, to zrobimy zaraz. Przed wszystkim. To wiemy, co trzeba będzie zrobić. Tutaj zguba myśliwego, wiemy, co trzeba będzie zrobić. Brakujący człowiek, to wiemy, co będzie trzeba zrobić, trzeba mu powiedzieć po prostu już. I ten podnośnik, który też będzie można zrobić. Dobra, to mamy plan, moi drodzy, na najbliższy czas. A tymczasem chodźmy do... Oczywiście korzystając z technologii, której tak berserkowie nie lubią. No i właśnie to jest też kolejny powód, czemu totalnie mi nie siedzą berserkowie jako frakcja. Ta ich zawziętość w tym, żeby nie używać technologii, jest po prostu dla mnie straszna, bo mogliby, naprawdę gdyby berserków połączyć z banitami, uważam, że mogłaby z tego wyjść frakcja, która byłaby najbardziej pasująca do mnie i tego, jaką postać bym chciał tutaj stworzyć. Czy indywidualista, ale zarazem z takim celem, który miałby pomóc i ludziom, i temu Magalanowi w tej sytuacji. No. A, to jest Bor, czekajcie, przepraszam, to nie ta osoba, o której myślałem, ale to zauważyłem, że tutaj gdzieś jest... Cholerna technologia! Zabierz to do dziupki! Tutaj też gdzieś jest roślinka właśnie, zmutowany liść kolejny. I ewidentnie, moi drodzy, roślinki tutaj nie odrastają, tylko po prostu mi się wydawało wtedy. Musiałem tego nie zauważyć, te paręnaście chyba w tym momencie odcinków temu. Musiało mi się wydawać, że tam coś odrosło, gdzie tak naprawdę po prostu pominąłem daną roślinę. Eldur, proszę bardzo. Oran zniósł zakaz. Klan Młota znów ma wstęp do tawerny. Proszę, proszę. Wygadany by strzacha z ciebie. Jak tego dokonałeś? Bywam przekonujący. Ja myślę. Cokolwiek zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. Proszę, weź to. Skromne podziękowanie od klanu Młota. No i miło. Dziękuję. Załatwione. Można iść, wykonywać dalsze misje. Dobra, to co było następną misją? Znowu to samo. Kolejny dzień i znowu to samo. Wybaczcie. W tym wypadku to bardziej kolejny... Kolejne otwarcie dziennika. Czekajcie, które to było, co chciałem wybrać? Czy chcę to z Torgalem, czy chcę to z bochenkami? Na razie może te bochenki. Wydaje mi się, że to będzie misja, do której będzie mi najbliżej. Właśnie, bo możemy tutaj do ujścia rzeki od razu potem pójść też do Gerona. On nas uczy przetrwania, a przetrwaniu można też zdobyć te rzeczy na doświadczenie. Właśnie, i moi drodzy, w ogóle tutaj powinniśmy móc się pobić już z niektórymi właśnie gryzakami, ponieważ to już są przeciwnicy, z którymi możemy na spokojnie walczyć w tej chwili. Nie tak jak bywało wcześniej. Ale też widać, że tutaj bardzo dużo nam Rey pomaga. Nie chcę też na nim całkowicie polegać. Nie chcę, żeby ten Rey robił za nas robotę. Chcę, żebyśmy walczyli z przeciwnikami, z którymi po prostu mamy szansę zawalczyć rzeczywiście, tak? Ała, kolcogar. Oj, może jednak kolcogar nie jest aż tak bardzo łatwy, jak myślałem. Ała. Właśnie. Wydawało mi się, że będę w stanie kolcogara już ubić. Okazuje się, że nie. Może z łuku, ale... Nie tak bezpośrednio. Dobra, jeszcze raz będziemy się pobić z tym gryzakiem. To jest
Kwestia chwili raczej. To było dosyć nieszczęśliwe uderzenie z mojej strony, no ale już coś stało, to się stało. Dobra, ubity. Okej, czyli Kolcogard to jeszcze nadal nie jest nasz poziom. No przydałaby mi się lepsza zbroja przede wszystkim, albo może jakieś punkty wytrzymałości. Niestety, no szybko się raczej nie stanie. A ja w ogóle gdzie ja idę? Zdecydowanie nie w miejsce, w które bym chciał iść, bo tutaj zobaczyłem, że już jest przeciwnik, z którym nie chce się bić. Przynajmniej nie na ten moment. I cały czas ten łuk, kurczę, no siedzi mi to w głowie, że chciałbym ten łuk ulepszyć czy coś, no ale ani umiejętności nie mam, ani nic. Berserkowie sądzą, że dzięki nim zmienią cały świat. Ciekawe, w co chcą go zmienić? Jakiś gigantyczny, przerośnięty krzak? Też w sumie wiem, w sumie wiesz co, doszło mi do mnie teraz, że w sumie rzeczywiście, wiem, że za dużo razy powiedziałem słowo w sumie, rzeczywiście sensowne jest to, jak podchodzą do tego banici. Nie dlatego, że jest to logiczne, ale to dlatego, że pamiętajcie, że to jest postapokaliptyczny świat, coś o czym ja nie pomyślałem. I u nich świadomość środowiskowa i tak dalej jest zerowa. Prawdopodobnie większość z nich nie wie, czym są cząsteczki, czym są atomy. Nie mają żadnego przeszkolenia w kwestii podstaw nauki, które my mamy, więc sami rozumiecie. Dobra, Irdor. Przyniosłem prowiant. Naprawdę? Oh, już zaczynam się ślinić. Ja muszę bardzo, bardzo powoli ten mój poziom zwiększyć i w końcu może będziemy mogli walczyć z niektórymi potworami, czy z większą ilością potworów. Przyniosłem. Nie. Nie to chciałem zrobić. Kurde. Dobra. Bochenki ogrodnika. Proszę. Przyniosłem bochenek ogrodnika. Jesteś urodzonym zbieraczem. O, to powinno napełnić nam żołądki. Dziękuję. Proszę. Tyle powinno wystarczyć. Okej, 200. 200 kryształów, udało, niech będzie. Tak, to uczciwa suma. Dziękuję jeszcze raz. Naprawdę nam pomogłeś. Wszyscy będą ci wdzięczni. W sumie ile są warte te, tak z ciekawości chciałbym sprawdzić, bo spadła mi o ziemboć, no trudno, niech będzie, nie będę, nie mógłbym być tutaj taki chamski, ale nie chcę aż tak bardzo w to iść, w sensie może by mi to zyskał ureje, jakieś tam bonusy, ale aż tak mi nie zależy, czekajcie, gdzie to, a to jest broń, przepraszam, dlatego, bochenki ogrodnika, ile one są warte, dwa, więc dając mu 50, w ogóle ja mu dałem 50 i nadal mi zostały, czy one mi nie zostały zabrane w takim razie? Chyba tak, bo na pewno ich tyle nie miałem, okej, to jest dziwne. Czyli mogłem je przynieść i one nie zostały mi zebrane. To jest bug. One były warte 100, on nam dał 200 za zebranie ich. Czyli dodatkową 100 za właśnie samo zbieractwo. Uważam, że to jest uczciwa cena. Ja nie czuję tutaj jakiegoś takiego... Nie czuję jakiejś takiej potrzeby, żeby mu brać więcej. Co za ruina. No, żebyś wiedział. Nie czuję potrzeby, uważam, że zapłacił nam wystarczająco. Nie rozumiem, dlaczego spadła mi o ziemność, natomiast no, nie czuję, żebym chciał w ogóle zmieniać tę decyzję. Co to jest jeszcze takiego? Kolejny kolcogar? To jest młody, tak, to jest zwykły kolcogar. Karłowaty. Dobra, więc co, przebije się przez niego. Akurat z nim będzie trzeba zobaczyć, ponieważ chciałbym mieć tutaj po prostu wolne przejście za rzekę. No i znowu mi się zbagował łuk. Moje ulubione po prostu. Rej, pomóż mi. Ała. Muszę zerem się podleczyć. Halo? O. Cudownie. Ja umrę tutaj. Rej jest tak właśnie pomocny czasami. Zaczynam się irytować. Dobra, w którym miejscu ja tutaj wczytałem? Czy ja już oddałem te bochenki w tym momencie? Okej, moi drodzy, skończyło się to w tym momencie finalnie zabiciem obu kolcogarów, ponieważ jeden się rzucił po prostu przy okazji drugiego. Teraz sobie zapamiętam, żeby z auto zapisywać. O. Nie powinniśmy zostawać tu zbyt długo. Jestem tego świadom, Rey, nie musisz mi tego mówić. Akurat nie jest to najbardziej bezpieczne miejsce na świecie. Jestem świadom, że
Powinniśmy uciekać stąd jak najszybciej to możliwe. Jest tutaj dużo roślin, które pominąłem, ale wynika to z tego, że jest to raczej niebezpieczne. Niebezpieczna lokacja. O proszę, zobaczcie. Co się tutaj nawinęło? Bąblo zwierzyk. Jeszcze karłowaty. On nam chyba zejdzie na 3 strzały. No, nawet nie. Nie, nie musisz się nim zajmować, Ray, akurat to już ja zrobię. O, gigantoliść. Nie chciałem, żebyś wracał. Jestem ciekaw, jakby zareagowali na Alba, jakbym rzeczywiście wziął ze sobą tego. Jak on się nazywał? Też miał X w nazwie. Zapomniałem, przepraszam. Tutaj był ten troll, tutaj też na pewno nie chcę iść. Ale chcę iść do tych myśliwych. Jakbym wziął ze sobą tego Alba, czy rzeczywiście by mnie atakowali? Bo okej, z Banitą jak widać jeszcze jest okej, ale jakbym wziął jakiegoś kleryka, jakbym Kaję wziął, to pewnie nie byłoby problemu ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że oni byliby spoko. Co za ruina. Natomiast... To w sumie prawda. Natomiast... Myślę, że akurat ten Alb mógłby mi narobić kłopotu. Tak samo jakbym wziął Berserka do Banitów. Wydaje mi się, że właśnie wzięcie Banitów gdziekolwiek jest najmniej ryzykowne. Dobra, ja chciałem pogadać z Geronem. W kwestii raptorów... O, mogę z nim zapolować na raptory. Proszę. Naucz. On mnie może też nauczyć. A, on mnie może nauczyć trofeum zwierzęcego. On mnie nie można uczyć tego z expem. To mój błąd. A co on miał takiego na wymianę tutaj? Strzały głównie. Okej, w sumie możemy kupić. Strzały. Strzał nigdy nie ma za wiele. Małe eliksiry, ale one nie opłacają mi się aktualnie, dobra. Znaczy to tyle. Wiesz co, zapiszę sobie zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej. No ja sobie zrobię normalny zapis, bo boję się, że ta misja może zająć więcej niż 3 minuty, więc może mi wejść normalny zapis w międzyczasie. W sensie normalny, szybki zapis i może przez to na przykład on zginąć, jeśli byśmy się okazali niewystarczający. W kwestii raptorów. Aż chyba tych autozapisów jest kilka, w sensie możecie mieć kilka autozapisów i dopiero wtedy się zaczynają nadpisywać. Niemniej, wolę to robić w ten sposób. Może zapolujemy na nie razem? Towarzystwo jednego ucznia prawie przypłaciłem życiem. Nie mam zamiaru znów ryzykować z kolejnym amatorem. Dziękuję, ale podziękuję. Okej. Okay. Możesz mi zaufać, nic nam nie da. Możesz mi zaufać. Nie ufam nikomu. Okej. Okay. Czy musiał mieć walkę na minimum 3? Walką aktualnie na chyba 0. Jeśli się nie mylę. No mam dokładnie na 0. Mógłbym też rozwinąć, ale znowu mamy mało punktów nauki, więc chwilowo nic z tym nie zrobimy. Chciałbym być teraz w Goliet. Okej, ona nic nie powie, w sensie Leonard. Okej, no to w takim razie to wszystko tutaj, moi drodzy, i będziemy się mogli przenieść w tym wypadku do... nie do podnośnika. Ja chciałem się udać do... Konwerter w Edanie, to nie to miejsce. Chciałem się udać na małą farmę i udać się tutaj bardziej na południe. Ponieważ będziemy mogli w ten sposób pogadać z Torgalem. I u Torgala właśnie ogarnąć dosyć opierdziel pewnie za to, że nie pomogłem, że nie przeprowadziłem Roka. Mogłem się tutaj przespać, ale już w sumie trochę za późno. Oj, tutaj nie chcę się bić z tym. Co było tutaj, z czym będę mógł sobie poradzić, jeśli będzie w ogóle cokolwiek, z czym będę mógł sobie poradzić, jeszcze lepiej. Okej, ta mała farma była, pamiętam, że ulokowana właśnie w takim miejscu, że przejście tutaj było dosyć ryzykowne, gdziekolwiek by mnie zahaczył. Czy to miejsce zwiedziłem? To jest dobre pytanie. O, jest skrzynka. No, nie zwiedziłem go najwyraźniej. Aha, chyba dlatego, że mnie, jak dobrze pamiętam, mnie goniły tutaj te raptory i dlatego ją minąłem. Dobra, w takim razie weźmy co się da. No, spodnie górnika niestety już mamy. Oho, i widzicie, właśnie już wiem dlaczego go nie zwiedziłem, ponieważ tutaj już widzę raptorki, które się dla nas, na nas w sumie szykują. Okej, okay, uciekamy stąd. I tutaj jest Holcogar. Tak, zwykły, więc będę potrzebował po prostu pomocy nieco ze strony naszego przyjaciela, ała. Już tam on blozwierz również idzie. Oj, ale jest ciekawe, nie weszło nam kombo pomimo 4 ataków tego Kolcogara. Okej, okay, i teraz Zetka zadziałała, nie to co było tam w... Okej, okay, czyli jeśli mamy na przykład ludzkiego przeciwnika, to nie możemy zmienić na... Jak dobrze rozumiem, zwierzęcego? Chyba?
sensie tego naszego fokusu? Nie wiem. Nie wiem, dlaczego wtedy pamiętać przy szczurze nam to nie zadziałało. A tutaj już tak. Ale przynajmniej wiem, że to działa, to jest najważniejsze. To jest to, no nieco dziwnie zrobione. Dobra, podjedzmy sobie nieco. A w sumie tutaj był kurczę, tutaj był śpiwór. Dobra, już trudno. Lecimy dalej. Już się najadłem to. Życie. O, okej, okay. Bomblo, zwierz, dzień dobry. Oj, nie mamy wytrzymałości. Te Bomblo, zwierzę są już dla nas łatwe, więc tyle możemy przynajmniej zdobyć tego expa. No boli mnie to, bo zanim ja będę levelował, to miną wieki, moi drodzy, tutaj. Eksploracja tego świata zajmie mi naprawdę długie, długie godziny, zanim będę w stanie jeszcze długie godziny, zanim będę w stanie cokolwiek sensownego zrobić w tym miejscu. Najbardziej boli mnie, że nawet takie kolcogary są mnie nadal w stanie zabić. Już nie powinny być dla nas takim problemem. Ja wiem, że ja też nie idę tak bardzo w siłę. Ja jestem świadom tego. Jestem świadom, że mogłem już dawno temu pójść bardziej właśnie w tę walkę bronią, ale no nie mamy tyle tych punktów nauki, niestety no, ten rozwój jest tutaj bardzo, bardzo powolny, mam wrażenie. Rok postanowił rozpocząć nowe życie. Postanowił rozpocząć? Że kurwa co? Nie może tak po prostu odejść, ma robotę do wykonania. Ach, w takich chwilach tęsknię za karczmami Goliet, mógłbyś zapić swoje smutki, ale kurwa, naprawdę odszedł? Naczelnikom nie spodobają się te wieści. Jeżeli kiedykolwiek wróci, zostanie skazany na wygnanie. A nie chciałbym być w jego skórze, gdy Ragnar się o tym dowie. Będę musiał przemyśleć to, w jaki sposób dobieram sobie ludzi. On? Banito? Nie przeżyje 5 minut. Głupi smarkacz. Rok. W głowie mrok. Cóż, dostanie to, na co sobie zasłużył. Podobało mi się to. Rok w głowie mrok, tak. Okej, okay. Ale co ciekawe, nie dostaliśmy opierdzielu takiego, więc to jest sukcesik. Jakiś tam. I my, moi drodzy, pójdźmy do Wielkiego Podnośnika, ponieważ mieliśmy tutaj ogarnąć kwestię zęba. I natomiast, jednak, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, fajnie dzień Discorda, bo zostańcie patronami na Patronite, gdyż każda złotówka liczy się do rozwoju kanału. My powoli, jak widzicie, idziemy tutaj w tej grze. Teoretycznie, według tego, co mówi Howlong The Beat, to powinienem być już w 1/3. Ja zakładam, że jestem gdzieś w 1/5 w najlepszym wypadku gry, więc... Trochę nam ta gra na pewno zajmie, ale też dlatego, że jak widzicie, gram bardzo ostrożnie, może nawet zbyt ostrożnie w niektórych momentach. Może za bardzo trzymam się tego podejścia, które chciałem zrobić, czyli bez dopalaczy jakichś wybitnych, bez jakiejś dużej ilości tej magii. Naprawdę many w ogóle nie używałem do tej pory, bo też nie wiem na co. Jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju, może znowu będzie tak, że na początku idzie tak bardzo, bardzo powoli. Potem nagle bzium, akceleracja i przyspieszenie po prostu gry o 1000000%, bo nagle jesteśmy na tyle silni, żeby ze wszystkim sobie rzeczywiście dawać radę, tak jak to było w Gothicach niejednokrotnie, że początek był bardzo powolny, pierwsze akty były bardzo powolne, chociażby w Gothicu pierwszym, a potem nagle możemy sobie zawalczyć ze wszystkim. Dobra, moi drodzy, jak mówiłem, to by było na tyle, dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia, mam nadzieję, że już jutro w kolejnym epizodzie i na razie.